Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i wybaczcie delikatną dezorientację, ale w Far Cry 4 to ja się nie bawiłem naprawdę długi czas. Jakiś kurde miesiąc. Nie, dobra, zobaczmy, czy jeszcze pamiętam, co się jak robiło. Uzupełnijmy amunicję. A, nie mogę. A, bo zapasy pełne, myślałem, że pieniędzy za mało. Nie, ale z racji tego, kochani, że tutaj tak rzadko grywam... Ej, co to za zwierz? No, nieważne, sprawdźmy, jak się sprawuje granatnik. Nieźle. Nie, ale moment, rzućmy okiem, czy od poprzedniego materiału udało mi się nazbierać panterki? Tak, właściwie i skóry? Tak! I zapisało się. No to pięknie. Dobrze. No to teraz jedyne, co pozostaje zrobić, to posiać tutaj przypał w Kiracie, albo wykonywać misję. No ale... O, no. Ale wiecie co? Z racji... Jezu... Ej, moment, moment. To są przecież żołnierze Paganamina. Cholera, żadnego chyba nie trafiłem. I to dwa razy z rzędu. Dobra, co my tu mamy? A, sorry. Piesek był szybszy. Niestety. Nie, ale dobra. Ej, naprawdę, rzadko mi się zdarza nagrywać z Far Cry 4, no to może zróbmy coś niesamowitego, niespodziewanego, czyli może... Ej, moment, bo jeszcze dwóch idzie. Ojej, no, spokojnie. Gdzie jest ten jeszcze jeden? Był gdzieś tam. Pytanie, czy udało mi się go trafić, czy nie? Aaa, shit. Ej, miodożerca, fuck! Nie. Dobra, to są nasi już, tak? No to dobrze, świetnie. Dobra, przeładujmy. Powiedzmy, że amunicji mam wystarczająco dużo, żeby przypuścić atak na fortecę Deplera. Czyli tu. Nie, to jest Yuma. Moment, moment. Gdzie Depler miał? A tutaj. Nie, wiesz co? Serio, zróbmy to. Wiem, że Deplera fabularnie jeszcze w ogóle nawet chyba na oczy nie widziałem. Choć nie, sorry. Depler był przy stole z Paganem Minem na samym początku gry, jeżeli dobrze pamiętam. Nie, ale dobra, serio. No, nie wiem, kiedy będzie następna możliwość, żebym nagrał dla was odcinek z Far Cry 4, a nie lubię tak serii zostawiać. Więc udajmy się we właściwe miejsce, zobaczymy, no. To jest jedna z trudniejszych fortec do zdobycia podobno. No nie jest blisko, to raz, a dwa, kurczę, gram w pojedynkę, może być ciężko, ale też mam żetony specjalne, które sprawiają, że mogę przyzwać sobie sojuszników dodatkowo. Dobra, odsuńcie się, serio. Nie pamiętam, jak się jeździ, nie pamiętam, jak się strzelało, ogólnie mało rzeczy pamiętam. Ale moment, czy pamiętam? No właśnie, pamiętam, gdzie było koło wyboru broni. W GTA Online jest w tym samym miejscu. Moment, czy wy jesteście może przypadkiem od Pagana tutaj przede mną? Tak. A zawrócicie do mnie? No niestety już nie. Znaczy niestety dla was. Ej, stop, jeszcze ktoś nas strzela? Nie, no właśnie, niemożliwe. Ej, stop, czemu mam się cofnąć? Czemu mam zawrócić? Moment, w ogóle czemu mi tak kiepsko idzie jeżdżenie samochodem? Co jest grane? A nie, przez most. Nie zawrócić, ale przejechać przez most. Dobra. Nie, na serio. Łatwiej się jeździć w GTA Online niż tutaj, zdecydowanie. Dobra, ale już jesteśmy odwróceni w dobrym kierunku. 2 kilometry. Ohoho, można by obczaić od razu, gdzie się używa żetonów. Moment, nie chcę, żeby moje granaty się przyklejały. Przynajmniej jeszcze nie. Miksturek trochę tam mam. No dobra, powiedzmy, że jestem przygotowany. Ale, kurczę, czy to się uda, to jest niepowiedziane. Moment, jest i łuk, jest i snajpa. No dobrze, no na początku oczywiście... Ej, dobra, na początku oczywiście to dorwiemy kuriera sobie. No, ej, kurde, jeszcze żyjesz. Pozwól, że się cofnę, bo nie chcę się wysadzić. No właśnie, kurczę, zrobiłem dokładnie to, czego nie chciałem zrobić. No ale 150 punktów reputacji wpadło. Nie no, kurde, muszę obczaić, jak się używało żetonów. Chyba, kurczę, trzeba było z poziomu aparatu ich użyć. A może po prostu obserwując przez lunetę snajpy? Ej, nie, tutaj? O, czemu tu, kurde? Powiedzcie chociaż, że został mój waypoint. No bo wystartowaliśmy dokładnie w tym samym miejscu, gdzie wcześniej. Kurde, dobra, a gdzieś tam jakoś przenieść bliżej. Nie wiem, na przykład, kurde, tu? Punkt orientacyjny. A domek? Dobra, tu. Szybka podróż, tak jest. Dobra, udajmy się tam, będzie bliżej, zdecydowanie.
No i co, no to, że gram w pojedynkę, a nie z kumplem żadnym, wymaga ode mnie bardziej ostrożnego podejścia do sytuacji, czyli będziemy trzymać się na dystans i postaram się wyczyścić snajpą po prostu tak dużo żołnierzy, jak tylko się da. Przed tym, jak mnie zauważą, co pewnie nastąpi szybko. No, a potem już będę musiał walczyć o życie. Zapasy amunicji pełne. Dobra, gdzie są drzwi wyjściowe? Okej, okay. Rzut oka na mapę. Trzeba wyznaczyć sobie odpowiedni waypoint. Tutaj, poproszę. Okej. Okay. Łuk do ręki, choć w sumie nie, no bardziej snajpa na sam początek. I co, i powiadacie, że tędy, tak? Ile? Nie, sorry, to jest w drugą stronę zupełnie. Czemu każecie mi iść tędy? Dobra, mogę to jakoś obejść? Mogę, na szczęście. Oszczędzając parę cennych sekund. Nie chcesz pogadać? Może tak siedzisz pod drzewkiem sam i przecierasz czoło. Nie, dobra. I tak nie mam na to czasu. Nie mam czasu na twoje żale. Nie mam czasu ich wysłuchiwać, ani się nimi zajmować. Ej, czy to jest plakat propagandowy? No pewnie, że tak. Dobra, ile jeszcze? Dwa do kolejnej nagrody. No serio, od ostatniego odcinka wiele się nie zmieniło. Tak właściwie nie zmieniło się nic, bo serio nawet między odcinkami nie grałem. No jedyne co, to te skóry. Ze śnieżnej pantery, nic więcej. Ej, za co to 250? Aha, dopiero pewnie się wczytało za zerwany plakat. Nie, dobra. Depler ma swoją fortecę tam. Dosyć, kurde, wysoko. Ej, przydałoby się, abym miał coś... czy mógłbym się tam szybciej dostać? Jakiś pojazd, nie wiem, kurde. Cokolwiek. No, spokojnie, już zaraz tam dobiegniemy, ale tu coś jest po tej stronie. Jakiś znak zapytania, dom Farmidy. No, czemu bym miałbym tego nie zwiedzić, nie zobaczyć? Co my tu mamy? Ej, 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 tu było coś. Tu było zdecydowanie coś. Czyżby wejść na górę, albo... A, może skrzyneczka? Nie, do środka wejść nie mogę. Teraz tak, co my tu mamy? Może coś na dachu? Może na przykład dziurę, przez którą będę mógł wskoczyć? Nie? Ale moment, czego my teraz tak właściwie szukamy? Maski? Maski Jalunga? Czy... czegoś zupełnie innego? No ej, no a fizyka to gdzie, kurde? Oj, nigdzie. Fizyka nie istnieje w tym miejscu. Ej, 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 no... A, to nie jest dziennik ojca Jaya. Ej, nie, serio, nie wiem co tu jest. A może inny... A, może tutaj w latrynie, ej. Idzie to otworzyć? No tu idzie sobie zejść ewentualnie. I tam jest jakiś czerwony kolor, może... Nie, to tylko drzewo. Tylko liście tego drzewa. Myślałem, że może armia królewska się szykuje. O kurde! Dobra, zejście do studni jeszcze przed szarżą na fortecę Deplera. No dobrze, jest latareczka. A może rozpuszczaj się tutaj od razu? A czym się puszczam? A, tym, dobra. Czym się puszczam, kurde? Dupą, nie? Nie, to dziewczyny tylko. Gdy wycinam maskę, słyszę twój głos w opuszkach moich palców, kozioł. Dobra, i jak mi to miało pomóc w znalezieniu tej rzeczonej maski? Pewnie jest na dnie tutaj. O kurde, tu głębiej niż myślałem. Ale właśnie, jest i maska. No dalej, ale rusz ją, dokładnie. I jeszcze skrzyneczka, dodatkowo. W skrzyneczce co było? Cholera wie, ale jest i druga. Ej, 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 ło, bo chyba się duszy, nawet o tym nie wiem. Podniosłeś to? Dobra, uciekaj, bo zaraz zginiesz, no. Okej, wszystko wzięte. Tam jeszcze jest jedna skrzyneczka niby. A, kolejny punkt umiejętności, którego niestety nie mogę wydać w żaden sposób możliwy. No kurde. Wspinaj się, Adjay, wspinaj się. Bo niestety... umiejętności mnie blokują. Znaczy, mój nikły progres fabularny. Ej, dobra, no ale tu jeszcze podobno była jedna skrzynka gdzieś. Kurde, pewnie jest pod wodą. Nie chce mi się tam schodzić. Depler czeka na swój pocisk w czaszce. Okej, kurde, tam. Czy jakoś na górę? No, tutaj po zboczu może. Się uda jakoś wspiąć, no pewnie. Dobra, na szczęście jeszcze się wspina, jako tako. Dobra,
500 metrów. Może mnie podwieziecie? A nie, a wy nie. Wy niestety na pewno nie. Ale... Oj, kurde, sorry. Ej, wracają się do mnie. No! I to rozumiem. Dobra rozgrzewka kciuków przed właściwą szarżą. A przyczepmy jeszcze zwłoki. Dawno tego nie robiłem. Niech odżyją wspomnienia. Ej, dobra, ale im wyżej wejdę, tym lepiej dla mnie. Aha, i tu jeszcze kotwiczka wyżej. Dobra. Zapraszam, zapraszam. Serio, mi się przyda ta wysokość. Zwłaszcza, że chcę przypuścić atak snajperką na początek. Tygrys ściga dzika. Albo tapira. Dobra, pomóżmy zwierzaczkowi. Który z was przeżył? Cholera, żaden. Przyroda przegrała z ludzkością. Z człowieczeństwem. Dobra, jak wygląda... Ej, to wygląda... Oj, poważnie. A ta tekstura muru trochę słaba, ale pewnie jak podejdę bliżej, będzie wyglądała lepiej. Nie, ale co? No najpierw obczajka, jak używamy żetonów, czy na pewno? No właśnie, wezwij spluwy do wynajęcia, całe 6. Okej, najpierw strzelamy, później wzywamy. Albo na słoniu? Ej, dobra, ale przecież... Moment, właśnie. Czy z grzbietu słonia mogę strzelać snajpą? Kurde, mogę! Snajper? Gdzieś tam był snajper i do mnie mierzył. Jest. Dobra. Bam. Jednego mniej. Ale podejrzewam, że skoro po lewej był, to po drugiej też będzie. Słoniku, cicho. Cicho. Bądź cichutko teraz. Nie, dobra. Więcej żołnierzy chyba nie wypatrzę przez te duże mury. Zbyt wysokie. O, więc uwaga. Idź tam. Dokładnie, a mogę jeszcze kolejne? A nie, to tylko jedna porcja. Pomagierów, kurczę, no niestety. Dobra, trzeba będzie dokonać frontalnej szarży. No, silnie obwarowana, to wiem. Ej, kurde, nie mogę tu zejść? Słonik już chyba zjeżdża. No, ej, co jest w tym słonie? No, żyjesz, pewnie, że żyjesz. No, szarżą, a co tam, ale z granatnikiem. No, żebym słonika swojego nie... Oj! Co się, kurde, stało teraz? Ej, wszedłem na minę? Albo coś w tym stylu? No przecież... Biegłem, tylko biegłem. Zabiłem wcześniej snajpera, więc, kurczę, nawet... Żaden headshot nie mógł pójść w moją stronę. Co się tak właściwie, kurde, stało? W pobliżu znajduje się silnie obwarowana forteca otoczona polem minowym. A, no tak. To wiele, kurde, zmienia. Pytanie, czy ja będę widział te miny, jak leżą przede mną? No dobra, to oznacza, uwaga, miny. O. Moment. He? Co to za oznacznik? Aha. A może w ten sposób po prostu, może on wykrywa miny, kurde! Jak tam było napisane, ukończ więcej misji fabularnych, żeby zmniejszyć obronność tego miejsca. Kurczę, a dajcie im helikopter i przypuśćmy atak z powietrza. Co prawda należy się bać pewnie rakiet i tak dalej, ale... No właśnie, moment, a tutaj bokiem jakbym podszedł. A, rozumiem, że snajper już czai. Dobra, to ja strzaję snajpera pierwszy. No, nawet strzałem w głowę, ładnie. I teraz tak, czy miny będą też z tej strony? Tutaj na tym polu wypełnionym kwiatkami? Kurde, oby nie. Ej, ale może właśnie. Dajcie mi granat, który nie jest przylepny i rzućmy. Zobaczmy, może wyjdą do mnie i oni wejdą w te miny. No jeszcze jeden. Tam ktoś się kręcił. No i co, wyjdziecie do mnie, czy ja muszę faktycznie dojść do was? Ej, dobra, roślinkę wezmę. Może się przydać. Nie wiem, czy otworzyli wrota, czy nie. No kurde! Ej, żyje, dobra. Cicho, nieźle. Dobra, zdrowie z powrotem w pełni. O kurde, dużo ich. Dobra, ale powolutku, powolutku, spokojnie. Jesteśmy już naprawdę bardzo blisko głównych wrót.
Teraz pytanie, czy one tak po prostu się otworzą? No tam jest mina gdzieś, kurde wiem. No to słabo, dobra, a... No kurde, z ilu jeszcze kierunków te miny będą mnie rozwalać, no? A jakby tak tutaj... Oj, shit. O, to piękny strzał był, piechot. Nie, w ten sposób zrobić. No i to rozumiem. Dobra, no to dzień dobry. Niestety ciche podejście nie wyszło. Trzeba wbić po prostu z granatnikiem. Ej, albo... Bo oni jeszcze mnie nie widzą. Dobra, wyciągnijmy go. Trochę. No, dobra, to już sobie sam zafundowałem teraz niezłe muchacho. Nie, ale sorry w takim wypadku. Szybko spluwy do wynajęcia. O kurde. Nie, kurde, płonę! Jak za... No, pół minuty, kurde, myślałem, że pół godziny. Dobra, dobra, jesteście bardzo blisko, tutaj podejrzewam. Kurde, nawet pies, nie! Nie lubię! I don't like dogs! Ej, ale dobra, nóż się dobrze sprawdził. Gdzie oni są? Oj, kurde, no chyba bronią palną byłoby tu troszeczkę lepiej. Dobra, najemnik nie żyje. Który? A! Mój! Ej, tam była możliwość eliminacji? Czemu z niej nie skorzystałem? Dobra, moment, może o to chodzi. Może ty musisz być schowany za winklem? Nie. Ej, zginął, nie wierzę. Dobra. Ale jest i drugi, no kurde. No, no trochę mnie to uszkodziło. Oj, nie mam apteczek już. Dobra, wyjdziesz? Powiedz, że wyjdziesz. No strzela dosyć mocno. Jest, dobra. No, to rozumiem. Uleczmy jeszcze jeden pasek zdrowia, bo zaraz tam wbijamy na kozaku. Ale najpierw... Delikatny granacik. Dobra, snajper gdzieś tam w oddali. Trzeba się nim zająć. Dobra. Z nim spokój. Dobra, szarża. Moment, co to kurde przyleciało? Oj. Nie! Kryj, kurde, Andrzej. W ogóle jakaś apteczka by się przydała, albo coś. Ej, dobra, szybko może zdążę wezwać kolejne spluwy do wynajęcia. Dobra. Najemnik w drodze. Jak? Jeden tylko? Słabo. Zbyt słabo, żebym się cieszył teraz. Jakoś nadmiernie. Dobra, ale spokojnie. Ej, no nie ma ich zbyt wielu już. No, ale mogłem się, kurde, domyślić się, że to się może źle skończyć. Lutuj. Kurde, najemnik nie żyje. Ja tu ich wzywam, oni po prostu sobie giną. No jak tak można, no? Kurde. Czyli wcale nie są warci swojej ceny. A w ogóle nawet nie wiem, ile kosztują. Kurde, 2 dolary? 5? No jeżeli 5, to 5 za dużo. Dobra. No może teraz troszeczkę więcej przeżyję. Troszeczkę dłużej. Ej, a ty skąd? O, shit. Dobra. W takich sytuacjach... Granatnik. O, shit. No trafiłem przecież. 2 razy. No. I to rozumiem. Dobra, gdzie jest the player? No mogę teraz helikopterka sobie użyć. Ej, stop, alarm. Tu jest alarm, tak? Ej, a ty skąd? Kurde. To będzie problem, że tak trafić. Kiedy on właśnie zniża pułap, żeby wysadzić mi kolejnych przeciwników. O, shit. Dobra. Dodatkowo wielobójstwo jeszcze, ale chyba 2 tam po ziemi jeszcze biega. Dobra, dajcie mi jakąś apteczkę, jeżeli macie. Serio, przydałaby się. Kurde, niestety żadnej nie ma, ale tu jest alarm. Dobra, zaraz się trzeba z nim uporać. No nie, tak, no ty łosiu. No przeładuj, chociaż no... Ej. O, kurde! Dobra, jeden. No! Dobra. Ale co, serio, muszę tu granatnikiem rozwalić? Inaczej się nie da? No pewnie, że się da. Gdzie? Ja no, kurde, ilu was?
Ja rozumiem, że posiłki to nie w kij dmuchał, kurczę, ale no ile helikopterów wy macie? Dobra, teraz nie wiem, czy helikopter do mnie strzela, czy oni. Ej, dobra, to właśnie gdzie on jest? Tam. No co jest z moją celnością? Kurde, przydałaby się apteczka. Miksturka, cokolwiek. Coś, czym mogę się szybko uleczyć. Gdzie, skąd, jak, kurde? No ciężko, ciężko jest, kochani, bardzo ciężko. Ale nie na tyle ciężko, że miałbym tutaj, kurde, zginąć już, tak szybko. Ej, dobra, on jest za ścianą. Ej, nie. Czyli tu. No właśnie, mogłem go eliminować. Oj, kolejny, prawie mi widział, ale też jeden tutaj mnie zachodzi, kurde! Szybko, no! Nie granatnikiem! No, co ty wyprawiasz? No dobra, ale zabiło go na szczęście. Dobra, tam jest mój najemnik nawet. Jeszcze żyje, o dziwo. Dobra, ale gdzie jest koleś? Skąd on strzela? Ej, no, aha. Dobra, sorry, mogłem się domyślić. No dalej, luty. Czy to już to? Warszakot, odbity? A gdzie był Depler? Czy to po prostu była jego forteca, jego, powiedzmy, dom? Na ten moment. A sam tutaj nie przebywał. Zajęto Warszakot. Strażnice wyzwolone w tym regionie nie będą już celem ataku żołnierzy Deplera. Ej, to dobrze się składa, bo dużo ich odbiłem. Kurde, jak zerwać ten plakat? A może tak... Op! Nie. Op! Nie. No to dobra, trzeba tak. Ej, sorry, nie tak. Dokładnie, jak pokazałem. Zniszczyć. Dokładnie. Nie trzeba wszystkich zrywać. Zniszczono element propagandowy. 29 ze 150. Dużo. Naprawdę ich dużo. No ale co, już się cieszycie, że za was robot odwaliłem? Patrzcie, od razu, retaliacja. Kurde. Nie no... Ło, kurde! Twardy zawodnik z siebie, twardy. Wytrzymałeś granatnik w pysk, ale nie wytrzymałeś już krótkiej serii z mojego SMG. Co jest dziwne, no ale... No, rzecz miała miejsce. Widzieliście sami. Dobra, wejdźmy. Co my tu mamy? Po pierwsze, trzeba będzie... Oj, co na ratunek zakładnikom? Nie, jeszcze nie, spokojnie. Mamy łóżeczko, ale nie chcemy spać. Chcemy uzupełnić tylko amunicję. Dokładnie, za 30 parę tysięcy. I mało mi ich zostało. Bardzo mało. Ej, dobra, kochani, to zróbmy tak. Wykonajmy w następnym odcinku misję fabularną sobie, ale ten w tym momencie już skończę. Forteca została odbita. Zrobiliśmy to, co chcieliśmy zrobić w tym odcinku. Więc w tym momencie żegnam się z wami. Chyba, że Gniew Pagana do nas jedzie. No, jak blisko jest, jeżeli w ogóle jest blisko. Ej, co to jest? Ej, Fanka tu jest. I zagubiony list, ewentualnie. Ale to jest Bear Country, tam nie chcę iść. Nie, gdzie jest Gniew Pagana, bo jeżeli blisko, to jeszcze z nim się uporam. Tutaj. No dobra, to punkt orientacyjny. Jak daleko to? I w którą stronę w ogóle? A tam. Kilometr... Ej, dobra. Jeszcze to zrobimy, kochani. Przed końcem odcinka. Jeszcze to. Dobra, ja się wznoszę w ten sposób. Dobra, trzeba sobie było szybko przypomnieć. No i okej, granatnik jest. Ej, są też dwa słonie. Mógłbym na słoniach się do nich udać. Ale helikopter jest szybszy. Przynajmniej nie będę musiał wymijać drzew. I tak dalej, ale dobra. Można się poskładać w powietrzu. O kurde. Ta sama animacja cały czas będzie? Tak, jest. No dobra. Mogli zadbać, żeby było ich trochę więcej. No ale też mogli zadbać o to, żeby pop-up nie był tak widoczny, jak tam na dole przed chwilą. Jak te cztery bloki się zrespawnowały, pojawiły się znikąd zupełnie. Aha, tak strzelam po prostu. Dobra. Nie, no rozwalimy Gniew Pagana atakiem z powietrza. Chyba, że tutaj ktoś będzie mi robił problemy. A robi ktoś? Ktoś gdzieś jest? Nie. Spokojnie. Dobra, w którym kierunku? Tutaj już. Ej, dobra, to gdzie jest ten konwój? A, tu jest, pode mną. Dobra, jeden strzał. No, coś tam zrobił. Ale już chyba mogę się obniżyć delikatnie, prawda? A jak się zniżało pułap? A, w ten sposób. No,
Ważne, że posiłki nie dojechały tam, gdzie mają zamiar dojechać. O, oj, spokojnie, spokojnie. Nie, no on nie może dać rady. On nie dojedzie. No, buzaj, jak na moje. No, wielobójstwo, raz. Dobra, nie ukrywają się w tamtych krzakach, może ukrywają się jeszcze w aucie. Zabójczy kierowca. Killer driver. Dobra, kolejne trofeum do kolekcji, tego się nie spodziewałem po takim długim okresie niegrania. No, jeszcze ktoś został z gniewu pogana? Nie. No dobra, no tutaj wisząc w powietrzu, kochani, delektując się pięknym widokiem, kończę ten odcinek, więc żegnam się z wami, trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej!